z poprzednich odcinków, które koniecznie trzeba zobaczyć, aby oglądnąć ten czwarty odcinek Czystości z Odzysku, a które można znaleźć oczywiście na dwieryby.pl. A zatem z poprzednich odcinków wynika, że problem współżycia przed ślubem możemy zgrupować wokół dwóch takich zagadnień. U bardzo młodych ludzi największym problemem jest oderwanie przeżycia seksualnego od głębi przeżyć, od przeżycia emocjonalnego, a samo współżycie jest często tylko zaspokojeniem czy sposobem wyzwolenia adrenaliny, której nie daje takie w pełni bezpieczne życie. U par, które żyją w związku mającym doprowadzić do małżeństwa, przedwczesne współżycie powoduje zakłócenie naturalnej dynamiki rozwoju ich związku i uniemożliwia przeżycie pięknej nocy poślubnej, a takie mocne, wyczekane przeżycie bardzo może scementować małżeństwo w przyszłości. Zatem jasno widać, że sfera seksualna odpowiednio wykorzystana może budować i cementować związek małżeński, ale źle ustawiona może być powodem wielu poważnych problemów i może być powodem pewnego rozdarcia wewnętrznego. Wydaje się, że naprawdę dużą rolę odgrywa tu instytucja nocy poślubnej, która występuje w bardzo wielu kulturach, nie tylko w chrześcijaństwie, bo wynika nie z wiary, tylko wynika z natury człowieka, z tego, jakim Bóg człowieka stworzył. Bardzo gorąco namawiam, aby dobrze ją sobie przygotować. I tutaj znałem taką parę, że na obiedzie pan młody wstał, nie był zresztą już taki młody między nami, zadzwonił w kieliszki i powiedział: no kochani, wszyscy wiecie, jak długo żeśmy na to czekali. Także wybawcie się dobrze, a my idziemy na górę. I poszli na górę, wszyscy się bawili, wiedząc, co na górze się dzieje, ale jednak radziłbym zorganizować noc poślubną, może po weselu, może troszkę wypocząć też i zorganizować sobie dobrą, piękną noc poślubną. I no, to może być tak, że Mozart już leci, szampan się chłodzi, ona się kąpie, ty się przygotowujesz i nagle do drzwi puk, puk, puk. Kto przychodzi? Teściowa. I co? A może truskaweczki? No bo ona nie wie, co tam się dzieje. Moi kochani, może lepiej jednak wyjechać w dużą podróż poślubną, w piękną podróż poślubną, gdzie będzie to pięknie przygotowane, gdzie będzie to bardzo mocno przeżyte, żeby te pierwsze przeżycia, te pierwsze doświadczenia seksualne mogły mocno zapaść w pamięć. Będzie można się do nich także odwołać. Chodzi o taką noc poślubną, by po 40 latach małżeństwa, kiedy popatrzymy na tą swoją żonę rano, popatrzysz na jej twarz, no, trochę zmarszczki już tego i uświadomisz, że za chwilę się obudzi, otworzy oczy, co gorsza, za chwilę obudzi też, otworzy też usta. No różnie będziesz miał myśli, ale pomyślisz: Boże, to jednak było tak piękne, tamta noc była tak piękna, tak cudowna, tak wspaniała, że jestem gotów wszystko przeżyć. Warto też omówić, jakie są etapy rozwoju miłości. Sądzę, że to powinniśmy zrobić, ale proponuję, abyśmy zrobili to w następnym odcinku. Zapraszam serdecznie.